W niedzielę 10 września na terenie Zamku w Kończycach Małych miał miejsce finał walk rycerskich, które odbyły się w ramach turnieju rycerskiego o złote ostrogi księcia Przemysława I Noszaka. To wydarzenie w Kończycach Małych odbyło się po raz pierwszy, ale tematycznie nawiązuje do organizowanych w Cieszynie Dni Noszaka. Rok temu Fundacja Dziedzictwa Księstwa Cieszyńskiego również współorganizowała zeszłoroczne Dni Noszaka. Tym razem robimy to tutaj na Zamku w Kończycach Małych. Turniej rozpoczął się w sobotę, 9 września. W programie oprócz walk rycerskich nie zabrakło wydarzeń towarzyszących oraz licznych grup rekonstrukcyjnych. Jest około 15 grup, to jest jakaś setka rekonstruktorów dzisiaj. Przyjechali głównie z południa Polski, to jest Małopolska, Śląsk, Dolny Śląsk. To są te grupy, które były też w zeszłym roku, czy są jakieś nowe? Jest sporo nowych grup, w zeszłym roku było znacznie mniej, natomiast jest teraz kilka nowych grup, które poznaliśmy też na wyjazdach, na których byliśmy, stwierdzili, że warto do nas przyjechać, więc po prostu się pojawili. Nasza droga rekonstrukcyjna zaczęła się w 2008 roku, także w tym roku obchodzimy 15-lecie działalności. Właściwie jesteśmy grupą przyjaciół, gdyż to my z Wojtkiem najpierw zaraziliśmy się rekonstrukcją historyczną. Tak bardzo nam się to spodobało, że tak naprawdę wciągnęliśmy w to wszystkich swoich przyjaciół. No i od tego czasu grupa się rozrasta, liczymy około kilkunastu osób. I co, i tak jeździcie po Polsce? Oczywiście, oczywiście, tym bardziej, że nasza przygoda z rekonstrukcją zaczęła się bardzo daleko od Krakowa, czyli na Dolnym Śląsku, na Zamku Grodziec, który jest fantastyczną warownią zbudowaną na wygasłym wulkanie i tam właśnie chwyciliśmy tą inspirację, by coś zrobić, by właśnie tą rekonstrukcją się zająć i od tego czasu jeździmy. Tutaj z naszym księciem Noszakiem rozumiem, że się dogadaliście i przyjemnie wam z nim. Tak, oczywiście. Zaprzyjaźniliśmy się z nim na turnieju w Cieszynie i od tego czasu robimy wspólnie rzeczy nierozważne, jak to nazywamy. Warto dodać, że turniej rozpoczął się w Kończycach Wielkich od Winobrania, a następnie przemarszu historycznego z Winnicy do Zamku w Kończycach Małych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.